Cześć, tutaj Jacek Kolekcjoner i tym razem mam dla Was coś specjalnego, rzecz, którą Ashed zaczęło wydawać nową kolekcję komiksów DC, DC Bohaterowie i Złoczyńcy, wielka kolekcja komiksów. Aczkolwiek to nie jest jeszcze taki oficjalny start, to jest start testowy, to jest taki rzut testowy, nie we wszystkich regionach i osobiście u mnie, no w moich okolicach nie dało się kupić tego komiksu, dlatego jestem bardzo wdzięczny Hubertowi Ronkowi, który pomógł mi zdobyć ten egzemplarz, żebym mógł go dorwać w swoje ręce. W ogóle to zrobiliśmy z Hubertem wywiad ostatnio na Hype Trainie, porozmawialiśmy o jego serii komiksowej Wii, dlatego link możecie znaleźć w opisie albo w karcie tutaj, która wam się wyświetla na ekranie. Z rzutami testowymi kolekcji jest tak, że w sumie dostaliśmy pierwszy tom, ale nie widziałem nigdzie, żeby drugi tom, który tutaj z tyłu, przepraszam, ta karta jest naprawdę wielka, żeby drugi tom, który tutaj jest zapowiedziany, gdziekolwiek się pojawił, może gdzieś już tam krąży po Polsce, bo chyba jakoś teraz niedawno powinien wlecieć, ale nie widziałem, więc no, załóżmy, że na razie mamy ten jeden egzemplarz. Edycja specjalna komiksów w twardej oprawie i tak jak kolekcje, nie wiem, od Ashed, no zwykle to chyba bardziej można porównać do kolekcji Superbohaterowie Marvela, ta kolekcja będzie przedstawiać komiksy z poszczególnymi bohaterami. Niestety, no ona troszkę się dubluje już od początku i zaraz wam o tym dokładniej powiem. Pierwszy numer kosztował tylko 14,90, wydaje mi się, że no tak standardowo jak to robiło Ashed, kolejny numer będzie 30 zł, a później wszystkie kolejne będą po 40. No. Jeśli coś się nie zmieniło, tak? Zajrzyjmy sobie do tej gazetki, którą tutaj mamy. Wiadomo, prenumerata. No i mamy... Mamy jakieś opisy poszczególnych postaci. Opisy zresztą kolejnych tomów też tutaj mamy i widać, że to nie będzie tak, że jedna postać będzie mogła dostać tylko jeden tom, bo widzimy, że tutaj już mamy kolejny tom Batmana. Czyli to tak nie do końca tak jak Superbohaterowie Marvela. Jest ogromny plakat Batmana i Jokera. Batman i Joker. Postaram się wam wrzucić zdjęcie całego plakatu w całej okazałości. No jest on spory. To prawda. Wiadomo, gazetki gazetkami, bonusy, ale wszyscy czekają na danie główne. Próbuję przetrawić, jak wygląda to wydanie. I to jest wydanie, bardzo zbliżone do standardowej wielkiej kolekcji komiksów Marvela. Bo na przykład do tej kolekcji DC od Eagle Mossu to ciężko w ogóle porównać, bo ta kolekcja wyglądała zupełnie inaczej. Ale tak, spokojnie można ułożyć obok jeden tom wielkiej kolekcji komiksów Marvela i jakby założenia są bardzo podobne. Tutaj okładka po tych stronach zewnętrznych też jest matowa, tutaj jest błyszcząca, tu gdzie są obrazki. Na grzbiecie oczywiście jest panoramka. Nawet, żeby było śmieszniej, nawet numerek 1 jest dokładnie w tym samym miejscu. Dokładnie na, no prawie dokładnie na tej samej wysokości. Dobra, ale odłóżmy sobie na chwilę obok tego Spidermana, bo jesteśmy tutaj przede wszystkim dla tego komiksu. Tak wygląda tył komiksu, no i tom zawiera Batman Odrodzenie numer 1, Batman 1-6 oraz historię z Batman Annual 1. No i problem polega na tym, że stosunkowo niedawno te same komiksy zostały wydane w ramach, no, DC Odrodzenie Batman, tom pierwszy, Jestem Gotham, i to jest taka zmyła, bo tutaj jest Jestem Gotham, a tutaj jest Gotham to ja. Naprawdę, 100% zmyły. Aczkolwiek, nie wiem, czy to jest dokładnie to samo, bo tutaj pokazuje, jest napisane, że jest też Batman Annual numer 1, a tutaj tego Annuala nie ma. Aczkolwiek całkiem możliwe, że w którymś kolejnym tomie tej serii Batman został dodany ten Annual. Nie jestem w 100% pewien. Jak się wczytam, to mogę wam później odpowiedzieć na to. No ale dobra, załóżmy, że powtórka w pierwszym tomie nie boli aż tak bardzo. Mamy komiks w stylu, wiadomo, bardzo współczesnym, tak jak no, większość komiksów DC Odrodzenie. Papier jest troszkę bardziej matowy, znaczy nie tak w 100% matowy, ale na pewno druk jest mniej błyszczący niż no, komiksy z Odrodzenia, jeśli dobrze zapamiętałem. Ale to jest naprawdę śladowa różnica. Teraz w sumie jak tak dotknąłem, to już nie jestem pewien. Na pewno jakby pierwszy tom kolekcji, no, zawiera ten komiks, nie jestem pewien jak dokładnie jest tym annualem, ale jeśli chodzi o dodatki, to patrzę, że na końcu tutaj się kończy komiks, tutaj mamy jakieś krótkie opisy, mamy krótkie komentarze, mamy szkice, nie, to jest dosłownie 5 stron i tyle. Tak, czyli dla samych dodatków, oczywiście dodatki to jest bardzo miły dodatek, ale czy to jest
Okej. Okay. I tutaj mamy właśnie te cztery kolejne tomy, które będą w tej serii. Powiem wam, że no i ładną grafikę z Gotham na samym końcu i na, zresztą na początku też. I powiem wam, że fajnie, no ładne wydanie w twardej oprawie, jak ktoś lubi konkretnie twarde oprawy. Myślę, że dobry początek kolekcji, będzie na pewno bardzo solidna kolekcja. Cieszę się, że jednak ten komiks był wydany wcześniej poza kolekcją. Znaczy w drugą stronę też mogłoby być, ale ważne, żeby była opcja i w takim normalnym wydaniu i w wydaniu kolekcyjnym. Zobaczymy jak będzie się, jak w ogóle, czy w ogóle ta kolekcja wystartuje w Polsce kiedyś oficjalnie. No powinna przynajmniej, takie są oficjalne zapowiedzi. Załóżmy, że to jest test. Ashed na pewno dobrze sobie poradzi z tą kolekcją, tak jak no, są wydawane teraz wielka kolekcja komiksów Marvela. Nie wiem, czy jeszcze jest. Szczerze, już dawno, dawno przestałem ją zbierać. No i superbohaterowie Marvela. Więc dajcie mi znać, czy wy też chcielibyście nabyć ten tom, czy uważacie, że ponowne wydawanie w tak krótkim czasie ma sens u nas i to, wiecie, w wydaniu kolekcyjnym. Nie wiem, jakby nie można było złożyć tego tomu z innej kolekcji. Nie wiem, jak to ma się do tego, że za granicą też no, są kolekcje Ashed wydawane w różnej formie i że musieli wydać to samo. Szczerze nie jestem do końca pewien. Jeśli coś wiecie więcej, napiszcie mi w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zostać ze mną na tym kanale, zasubskrybować mnie i dać temu filmowi łapkę w górę. Jeśli chcecie kupić ten oryginalny komiks DC Odrodzenie, to link też znajdziecie w opisie. Niestety linku do kupienia kolekcji nie ogarnę wam jeszcze w tej chwili, ale może kiedyś w przyszłości. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.